bardzo miło mi tutaj być na pierwszych urodzinach. Tym bardziej, że wydaje mi się, że byłam prelegentką na bardzo, bardzo pierwszym spotkaniu Geek Girls Carrot, Więc miło świętować pierwsze urodziny razem. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o nowych językach na JVM, to co mi się w nich podoba, to co mi się nie podoba, co jest eleganckie, fajne, a czasami o rzeczach, które są brzydkie. To, co ja Wam dzisiaj pokażę, to są bardzo bardzo subiektywne moje własne wywory moje własne komentarze oparte na moich własnych preferencjach i moich własnych doświadczeniach ekosystem jawowy maszyna wirtualna Java ma już tak prawie 20 lat to bardzo dużo jak na środowisko software'owe generalnie jest Praktycznie około setki różnych języków programowania, które kompilują się do i uruchamiają na maszynie wirtualnej Java, które języki te pokrywają bardzo, bardzo różne paradygmaty programowania. Od obiektowego, proceduralnego, przez funkcyjne. Są pewne elementy wspierania programowania w logice również. Ekosystem ten jest niezwykle bogaty, ale tutaj skupimy się tylko na grubych rybach na JVM, czyli wybrane najpopularniejsze czy najciekawsze języki JVM-owe. Na początek o Java. Java była zaprojektowana jako prostsze C z automatycznym zarządzaniem pamięcią i generalnie sprawdziła się. Sprawdziła się, ale w tamtych czasach była postrzegana jako koszmarnie gruba, ciężka i taka bez wyrazu. I trochę jest w tym racji. W porównaniu, ja sama na początku programowałam przez parę lat komercyjnie w C i później przeniosłam się do Java. Muszę powiedzieć, że pierwsze wrażenia nie były bardzo miłe, szczególnie jeżeli chodzi o system typów. Java szczyci się, że ma statyczny, silny system typów. Ten system typów nie jest tak bardzo silny. E, nie wiem czy ktoś z was programował w Javie przed generykami, czyli przed wersją 1.5. Łapki do góry. O, jest para osób. <gry> jest para osób. Pamiętacie kolekcje Javowe? Koszmar, koszmar. Tam się trzymało tylko obiekty. Czyli nie było typowania dla kolekcji, za każdym razem trzeba było rzutować a z tym związane było automatycznie szukanie po kodzie, kurczę, jakiego to jest typu. E, to jest jedna rzecz, która mnie bardzo, bardzo bolała w Javie. E, jeżeli pomyśli się o e, bibliotekach jawowych, i jak zostały zaprojektowane, to cóż, sami autorzy przyznają po latach, że uczyli się na błędach swoich, które widzimy właśnie w Javie. E, chociażby przypomnieć tylko... E, Obsługę daty, czasu. Kolekcje też mogłyby być lepsze. Więc nawet przy takich podstawach widzimy, że Java może utrudniać trochę programowanie. Jeżeli pomyślimy o innych paradygmatach programowania i tego, czego brakuje zazwyczaj w Java, to były generyki, które dołożono, ale też różne elementy. Bardziej dynamicznego programowania typu funkcje jako obiekty pierwszego rzędu, czyli domknięcia z tym związane, pattern matching, czyli elementy programowania podstawowe, chociażby elementy programowania funkcyjnego. Tego brakowało i dlatego powstały nowe języki. Powstały dodatkowo targetowane na JVM z tego powodu, że to było gotowe środowisko, które było portowalne na różne systemy, i po latach okazało się, że ma całkiem dobre optymalizatory. Dzięki temu y, koszt stworzenia nowego języka jest dużo niższy. Przechodzimy do pierwszego języka. Nie jest on szczególnie interesujący z punktu widzenia technologicznego. Interesujący jest o tyle, y, że był pierwszym. Pierwszym językiem, y, który był uruchamiany na JVM i stworzony poza sanem. Paradygmaty funkcyjne z obiektowymi był wypuszczony przez IBM jako zamknięty software po paru latach kiedy powolutku powolutku zamierało środowisko NetRexa IBM zdecydował się, żeby zrobić z tego projekt open source i teraz jakby przeżywał drugą a raczej trzecią młodość. Aczkolwiek nie jest we, bardzo popularny, i, i szczerze mówiąc, przygotowując się dopiero do tej prezentacji, e, szukałam, który język był tak naprawdę pierwszym, i wtedy go znalazłam. E, między Netrexem a Scalą było parę lat, e, w czasie których zostały, uruchomione, e, zostały przeportowane na JVM e, takie języki jak Ruby i Python. Czyli mamy J-Tona i JRuby. To, był to były fajne nabytki, aczkolwiek to nie były języki od nowa projektowane z myślą o uruchamianiu na JVM. Skala była jednym z pierwszych języków, nowoczesnych języków, które zostały zaprojektowane z myślą o uruchamianiu na JVM. I generalnie w skali mamy wszystko. Nie cieszyłabym się tak z tego. E, pomyślmy o systemie typów skali. Jeżeli chcecie mieć bardzo duży ból głowy, możecie sobie poszukać łamu, łamigłówek o rekursywnych typach w skali, o upper and lower bound i tego typu ciekawostkach. Jest to fajne, jeżeli to znasz. Jeżeli jesteś w dużym zespole programistów i deadline'y was gonią i poprawiasz czyjś kod, Możesz tylko klończyć. Generalnie, to nie jest jedyny problem skali, bo to jest kwestia również, a przede wszystkim, niekompatybilności skali pomiędzy różnymi wersjami, sposobu działania kompilatora kompilujesz, updatujesz, nie działa. Sorry, poprawiaj, szukaj. Więc, jeżeli chodzi o produkcyjne użycie skali. Jestem, jestem wielkim antyfanem. Ma bardzo fajne rozwiązania technologiczne. Jest świetnym narzędziem do eksperymentowania. Jeżeli chcesz poznać różne ciekawostki i różne ciekawe konstrukcje, idź, poczytaj skalę. Jeżeli chcesz dostarczyć software na czas w dużym zespole, bądź bardzo uważny. E, dwa lata temu była kwestia. E, bardzo znana w internecie Yamera i Skali. Słyszeliście o tym? Ktoś może słyszał? Generalnie wyciekły jakimś cudem e-mail prywatny pisany do autorów Skali. Dlaczego Yamer odchodzi od Skali? Yamer to jest taka duża sieć społecznościowa. Potrzebowali narzędzia stabilnego, które jest przy okazji bardzo wydajne. I E-mail, który wyciek, jest brutalny. Brutalny w ocenie skali. Kwestia e, bardzo skomplikowanego kodu, niewiarygodnego kompilatora, dużych zmian pomiędzy wersjami, wymuszania określonego systemu budowania to wszystko powodowało problemy w realnym e, procesie rozwoju oprogramowania w dużej firmie. Generalnie się zgadzam. All in one, nie tylko two in one, bo two in one miałam na myśli wspieranie paradygmatu obiektowego i paradygmatu funkcjonalnego na bardzo wysokim poziomie. Dodatkowo dochodzą różne ciekawe konstrukcje zaproponowane przez Odelskiego, ale wszystko razem tworzy trochę spaghetti kod. Zwłaszcza jeżeli starasz się użyć wszystkiego na raz. Czyli taka właśnie rybka z różnymi dodatkowymi atrakcjami. Groovy. Jadąc tutaj stwierdziłam, że ten rysunek jest bardzo niesprawiedliwy dla Grooviego. E, Groovy został zaprojektowany jako bardziej dynamiczna Java. Czyli starali się zachować kompatybilność nawet składniową z Javą, Dodając dodatkowe elementy, które pozwoliłyby usprawnić programowanie. Te dodatkowe elementy to są proste domknięcia, prosty pattern matching i dynamiczny system typów zamiast statycznego. To były generalnie takie główne zmiany w Gruvi, więc to jest takie trochę pudrowanie świnki. E, aczkolwiek po e, namyśle stwierdziłam, że to miało sens. To miało sens, jeżeli e, chcieli poprawić coś, ale zachować pewną czytelność dla programistów Java, czyli e, skrócić tą learning curve, żeby e, wydajnie i szybko wprowadzać nowych pracowników i żeby ten kod nie był czarną magią. Problem Grwiego był z wydajnością. To był język dynamicznie typowany i interpretowany. W związku z tym wydajność była koszmarna. Dopiero w tym roku wydali wersję Grwiego 2.0, która poprawia dużo, dużo problemów Grwiego 1.0. Dużo też problemów z wydajnością. Oprócz wydajności. Dodano także statyczny system typów. To jest bardzo znaczące. Znaczące o tyle, że jak widać, dynamiczny system typów przy pewnych projektach się nie sprawdza. I generalnie to się w zupełności zgadza z moim doświadczeniem. Jeżeli chcesz programować wydajnie, dużo oprogramowanie, niestety musisz mieć jakieś wsparcie narzędzi. Przy dynamicznym typowaniu nie możesz mieć wsparcia tego narzędzi, plus dużo błędów jest dopiero w. Wychwytywanych w etapie uruchomienia. Więc ten statyczny system typów jednak się przydaje. Clojure. Clojure nie był projektowany jako zupełnie nowy język na JVM. To jest tak naprawdę, można powiedzieć, port LISPA. Port LISPA, czyli takiego języka bardzo, bardzo funkcyjnego. Znacie lispa? I kawały o nawiasach? No właśnie. E, Lisp ma i tym samym klorze, które wzięło bardzo, bardzo dużo składni z lispa, ma zupełnie inną składnię. E, dlatego trzeba zmienić nie tylko swój sposób myślenia, ale też swój sposób patrzenia. E, Lisp tylko i wyłącznie wspiera funkcje, ma pełni funkcyjnym językiem, e, z dużym wsparciem dla programowania współbieżnego i bardzo małym wsparciem dla pętli z naciskiem na rekurencję. Więc dlatego rybka w rybka w rybce tak wygląda program w Lispie. Ostatnie osiągnięcia języków na JVM to m.in. Kotlin. Kotlin, pierwsza wersja Kotlina została wypuszczona dopiero w zeszłym roku. Jest to język zaprojektowany przez JetBrains. JetBrains jest firmą, która jest najbardziej znana ze swojego środowiska programistycznego IntelliJ. Ktoś zna IntelliJ, używa IntelliJ? IntelliJ Idea. Bardzo, bardzo fajne środowisko. Parę razy próbowałam się przerzucić z idei na Eklipsa, niestety idea zawsze wygrywała. To środowisko zostało stworzone przez JetBrains, jest to mniej więcej 50 tysięcy klas w Javie. I tak jak sami mówią, mieli problemy z utrzymaniem kodu. Stąd pomysł języka, który ułatwiłby im programowanie. Bardzo odcinają się od skali. Skala ma korzenie akademickie. Martin Oderski jest profesorem na Uniwersytecie. I to widać. Rzeczywiste oprogramowanie i rzeczywiste projekty mają troszkę inne potrzeby. I to właśnie zauważyło JetBrains. Z tego powodu to jest kolejny język statycznie typowany, z silnym systemem typów. z... Standardowymi elementami programowania funkcyjnego typu domknięcia i pattern matching, plus wnioskowanie o typach, czyli nie wszędzie musimy, pomimo tego, że to jest statyczny, typowany język, nie wszędzie musimy wpisywać typy, bo kompilator sam nam będzie wnioskował z przebiegu kodu. Więc to takie standardowe rzeczy, które w tej chwili każdy nowoczesny język ma. To, na co stawiają w Brains, to jest też. Szybka kompilacja, i szybki program. Szybka kompilacja to jest taki też przycisk trochę do skali, ponieważ kompilator skali działa bardzo wolno. Nic dziwnego. Skala jest bardzo skomplikowana, więc aby przeanalizować i skompilować program w skali, wymaga to czasu. Jest projektowany jako przyjazny język. Dla programisty JetBrains, jako autorzy środowiska programistycznego, stawiają nam mocną integrację ze środowiskiem. I to ma sens w realnym środowisku pracy, kiedy skupiamy się na produktywności, a nie na zabawie fajnymi gadżetami. Z ostatnich języków, które są tworzone, to jest salon. Jest, głównym autorem Ceylona jest Gavin King, który jest także autorem bardzo popularnego frameworku ORM e, Hibernate. Pracuje w Red Hat i jego celem jest say more, more clearly. Powiedz więcej w sposób bardziej przejrzysty. E, I takie jest motto języka. E, Generalnie znowu idee są bardzo, bardzo podobne. Rozmawiając z Gavinem, tak statycznie typowany, tak silny system typów, był wielkim przeciwnikiem e, dynamicznych systemów typów, e, z tego powodu, że nie wspiera tego żadne IDE. E, nie ma dobrego wsparcia, a przynajmniej nie tak dobre, jak dla statycznego systemu typów. Z drugiej strony e, bardzo, bardzo mi się spodobało w Ceylonie i to, co jest troszkę inne od pozostałych języków, to jest właśnie system typów, który oparty jest, zamiast na generykach, na typach typu Union i Intersect. Ma to bardzo fajne efekty i dalsze reperkusje, nie musimy walczyć, tak jak z drawowymi generykami, żeby osiągnąć to, co, co chcemy, używając różnego typu wildcardów e, i ciągle otrzymując niespodziewane komunikaty kompilatora, że jednak w ten sposób nie możemy tego zrobić. E, w Ceylonie jest to naprawdę eleganckie. To jest jeden z niewielu języków ostatnich czasów, który mnie zaskoczył. Zaskoczył podejściu w koncepcji. E, a to jest niespotykane, bo większość jest bardzo podobnych. Problem z Ceylonem jest taki, że to jest dopiero początek. Tak naprawdę, pierwsza wersja kompilatora, pierwszy milestone został osiągnięty w listopadzie zeszłego roku. A co dalej, to zobaczymy. I takie są zazwyczaj odpowiedzi na stronie. Czy będzie wspierało Extension Methods? No, zobaczymy. To się zadecydujemy później. Czy będzie, nie wiem, wsparcie dla parametryzowalnych typów? Zobaczymy. Więc tak naprawdę jak będzie z Ceylonem, to my zobaczymy później. I to by było na tyle takich bardzo, bardzo luźnych dywagacji na temat różnych języków, na temat JVM, od razu chciałam powiedzieć, że to, jaki Wy język wybierzecie, tak naprawdę powinno zależeć od tego, nad jakimi projektami pracujecie i z jakimi ludźmi pracujecie. Nie ma odpowiedzi jednoznacznej, że to jest dobre, a to jest złe. Są różni ludzie i są różne preferencje, ale jedno, co... Przed czym chciałabym Was ostrzec to pewnego typu gadżeciarstwo. Jako programiści... Bardzo często lubimy fajne gadżety. Jednak w pracy starajmy się troszeczkę e, zbalansować nasze podejście. Nie chodzi tylko i wyłącznie o fajność, ale chodzi też o użyteczność i pewnego typu elegancję. Ja bardzo lubię ładny kod, a w niektórych językach bardzo ciężko otrzymać ładny kod. I o tym pamiętajcie. Dodatkowo. Na koniec pewien, pewien żart. Nie wiem, czy znacie różne typy dowodów matematycznych. So, jest na przykład dowód przez machanie rękami, bardzo często na wykładach. Jest na przykład dowód przez pracę domową, a to teraz państwo zrobią to w domu. Też się zdarzało nieraz. I jest dowód przez autorytet. Bo ja tak powiedziałam. Nie słuchajcie autorytetów, myślcie sami. Dziękuję.